Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku, odcinku numer 105. W dzisiejszym odcinku będziemy oczywiście robić żniwa sojowe z wykorzystaniem szczepy przeładowczej. I jak widzicie, mam bardzo mało siana. I to, ale to naprawdę bardzo mało, bo mam tutaj tylko parę ton. O, John Deere jest przyczepą. Na skup. Skania już pojechała, bo zapotrzebowanie za pszenicę mam 80 tysięcy litrów. Czyli na 3 pełne miksery jeszcze. Trochę mało, trochę mało. No ale plan jest taki, aby pole numer tutaj 21 i 22 poświęcić na łąkę. A ja już się podczepiam szybciutko do tego, do przyczepy z TMR-em. Krowa się żadna nie urodziła, pewnie jutro się urodzi. A na dzisiejszy dniu jeszcze musimy rzepak zasiać, więc coś tu jest nie tak. Bo ten się obalił. Obciążnik. O, dobra, już się da podczepić. Leci kasa? Nie, bo jeszcze skanie nie dojechała. Truf mam oczywiście 21, tak jak widać. Ładowanie pełno trawy też. A gdzie jest skanie? Tam sobie Lexon kosi zaraz. Dobra, skania już dojeżdża do tego. A ja muszę sobie szybko iść, napełnić tutaj wapniarkę, żeby sobie już robota tutaj szła. Bo robota musi iść. Tylko niech on zacznie sypać, bo ja wtedy nie będę mógł sypać wapna. No bo dobra, no sypię sobie. Zasypuję już? I nie sypać już. Ersatel, dobra, już się wysypuje. Tylko że kasa się nie leci, a teraz leci. Dobra. A mój kombajnik ile ma? 80%, trzeba jechać, bo zaraz będzie pełny. To niech mi się szybko nasypie to wapno i już jadę, to ogarnę. 35 tysięcy, no dobra, no. Właśnie nie wiem, skanie na pewno jeszcze na górę zawiozę. A John Deere chyba tutaj zostawi siewnik i będzie tą trawę mieć dzisiaj siał na odcinku. Tak mi się wydaje. Bo plan jest taki, żeby tutaj... Tutaj kukurydza i tutaj na górze kukurydza na ziarno. Ja bym kukurydzy nie robiłem, a fajnie by było kukurydzę zrobić. Więc taki jest plan. Tej kukurydzy tam będzie dużo. Ale dobra, dam radę. Jak to jest praktycznie coraz bliżej końca serii, to trzeba. Gdzie tu jest start? Tu jest start. Wiesz, że tu była gnojowica lana i dopiero i teraz jest ten. Wapno na to, to nie będzie to wyglądać, ale... Ja tego nie będę widział. Będzie sobie kuspy sobie robił. Dobra, to musi być rozładowany. Ma fajną kosiarkę, a jej nie używam, tak? Dobra, skanie już wraca, ale nie o to mi chodziło. Mogłem przez mapę się ten szybciej by było. Sent już 9 godzin, a dopiero był kupiony, nie? Dobra, jedziemy się wysypać. Bo dzisiaj przeładoczą chciałem powiedzieć. Ale jak widać, miałem inną robotę na początku odcinka, więc pierwsze kółko nie dało się robić tego. Niech on sobie kosi te 17 godzin, bo chcę, żeby to na odcinku było w miarę walnięte. Miniaturkę sobie jakąś fajną walnę tutaj. Po odcinku. Jeszcze nie wiem jaką, ale jakąś sobie walnę. Dobra. Muszę zobaczyć, ile jeszcze mam w silosach. 270 ton, dobra. Czyli John Deere jeszcze jedno kółko zrobi, wtedy go zwolni i puszczę go na siew trawy. Na polu numer 21-22. No widzieliście, że ja nie mam siana dużo już, a... No przydałoby się mieć. Tę taką dużą łąkę. Wtedy będzie fajnie się kosić to na odcinku. Jak to wyschnie. No i dobra, 17 ton już jest nacypane, więc... 4 takie zbiorniki po 18, to po 17. Kurde, wykręcić się nie mógł. No i dobra, i teraz czekamy aż on znowu sobie nakosi tam do tych 50%, żeby można było go usypać. A idę zobaczyć, jak idzie... No dobra, skania się nasypuje. Tutaj sobie jest wapnowane. Tutaj będzie to uprawiane wszystko. Tutaj puściłem wapniarkę, no bo tam było małe pH na tym polu. A tutaj było wapnowane w poprzednim chyba sezonie.
Więc tutaj tylko takie dorzucenie jest. No. 1,5 tony, więc tutaj dużo nie idzie tego wapna, więc... To jest tylko dorzucenie, bo to były jedne żniwa na tym wapnie robione. No to przed rzepakiem było wapnowane, więc... Ale żeby tylko tamtego pola nie wapnować, no to całe trzeba było przejechać. Dużo na to wapno tutaj nie wydam, a... Zawsze to... Będzie już zwapnowane, tak? 64 tysiące. A ja potrzebuję 200 coś, ale to nie będę... Będę miał, czy nie będę miał? Nie, bo pszenica by musiała być... Po 500, a nie ma po 500. Dobra, rządy podjeżdża, skania odjeżdża. Więc fajnie, fajnie. Zaraz, zaraz, zobaczmy, ile tej pszenicy zostało. 190 i teraz będzie 60. No, to skania będzie na dwa razy jeszcze, bo skania to będzie co jeździć. A tutaj rządbiera zatrudnię już do siebie. Żeby tutaj musiał pole numer tutaj, to. Tej trawą. Będzie luks. Dobra, skania poszła. Skania ma chyba z 5 godzin już przejechane. 6 nawet. No a to tylko ciężarówka, 6 godzin już ma nabite. A tylko ze zbożem jeździ praktycznie. Bo nic innego, innej maszyny nie mam do tej skani. Dobra, gdzie on jest tym kombajnikiem? On jest tam. Tutaj na tej prostej się będziemy chyba sypać. Na 40%, no to no spokojnie. A w sumie jeszcze kiszonki 430 ton zostało. Więc na spokojnie. Ta kiszonka mi starczy chyba nawet do końca serii. Ale siana zbraknie, więc. O kurde. Wiem, że to trochę nierealne co zrobiłem, no ale jakoś trzeba było się pozbyć tych aut. Żeby, no żeby tu stały stał. Kiszonki mi chyba starczy do końca serii. Z tego co widzę. No a siana mi to zbraknie. Tu się TMR miesza. Ale co z tego, że się TMR miesza, jak nie mam... Nie mam siana. Znaczy siano mi starczy, no do tamtego roku jeszcze mi wystarczy, a potem już będzie ciężko z sianem. Trawy mam tutaj dużo. Bo mam 230 tysięcy litrów jeszcze. Myślę, że później sobie odpuszczę trochę TMR. I tą samą trawą będę karmił. Przecież nie wiem, ale to wtedy bym musiał mieć jakieś dobre 60-70 krów, żeby trawą karmić, tak? Samą trawą. Żeby oni to zjadały. Nie, zobaczymy. Ewentualnie już teraz odpuścić karmienie TMR-em, bo zanim oni to zjedzą do wiosny. Zanim oni to zjedzą do zimy, a zimą trochę tego pójdzie, tej trawy. Mleka 38 tysięcy litrów, właśnie po ile jest mleko? Trzeba zobaczyć, bo może by się sprzedało. Mleko jest po 800, można powiedzieć. Możemy położyć to mleko. Znaczy do parę tysięcy będzie tego, tej kasy. Leksem się ślizże. Tylko gdzie? Aha, dobra. Bo już dojechał tutaj. Dawaj rurę, przyjacielu. No ja cię muszę opróżnić. No to masz 80%. Chciałem na tej prostej się sypać i zacząłem. I zapomniałem. Znaczy nie zapomniałem, tylko nie myślałem, że on tak szybko dojedzie. No tak, to w sumie 17 jedzie na godzinę. Jakby 10 jechał, to by prawie dojeżdżał. No ale fajnie takie żniwa, przeładowczą. No stwierdziłem, że tutaj przeładowczą sobie użyję, no bo nigdy tego nie używałem, a czy nigdy. No tylko na jednych żniwach używałem. Dobra, zaraz go nasypię tam. Spokojnie. Soja 2000 litrów. 1000 litrów. Dobra, zero. Właśnie on nie wiem, czy on nie ma punktu tutaj startowego w tym miejscu. Może tak być, że tutaj tak było wykoszone.
Dobra, wysypię te... O, ja mam ten mod włączony, dobra. Wysypię te 33 tysiące litrów. Dobra, niech sypie. A, no mówię, tak sobie myślałem, że on w tym miejscu ma, bo tak zaczął kręcić tutaj. A ja chciałem tego przyjaciela mojego. No, dzisiaj taka w sumie robota. Można powiedzieć wszystko i nic. Głównym celem odcinka jest przeładowcza. Wiadomo. Bo taki był cel, zbiór soi. No i pobocze praca, czyli się w krawy. A w kolejnym odcinku chyba 106. No to już typowo będą siewy na wszystkich polach. Czy na wszystkich polach. No na tych dwóch rzepaku, tak? Więc no, będzie ciekawy. Dobra, on tutaj to wapń sypie. Skania już jest tu. A jak to wygląda w silosach? 127 ton. I 40 ton zostanie jakieś. Więc na drugi kurs skania będzie miała po prostu. Zarabiam rozsiewnik do żądzira i puszczam go na siew trawy. Żeby nie było. Będzie luks. Torpeda. A po tym odcinku kolejny 106 nagra odcinek. Żeby nie było. Na tej zimowej sprzedaży nie będę nagrywał, no bo w kolejnym odcinku będę miał ciekawy odcinek. Z uprawy pól. Przez to rzadko robię, czyli uprawa pól. Dobra, Aleksandr tam nie wykosi. Ale zaraz będę musiał iść tam zobaczyć, jak to idzie. O, John Deere już dojeżdża. To jak John Deere dojeżdża, to przydałoby się go zwolnić. O, powiem ci, że tutaj ma co robić. Tutaj puszczę już mój kurs. On tego łapta nie będzie tracił, no bo jedzie po tym samym, więc... Dobra, zatrzymaj kierowcę, już mój kurs. Bierzemy siewnik. Bierzemy siewnik i ogień. Z tą trawą. Dobra, krampę doli jest odłączone, więc teraz tutaj wciśnij się w trawy. Pierwszy raz w sezonie. Ziemniaki, górach, cukrowy, kukurydza, rzepak, owiec, trzcina, tymczniki, soja, rurki. A no tak, zapomniałem, przecież mój ten siewnik nie da się tym siewnikiem sieć trawy. Ole zarypał. Ole skania zarypała we mnie. Zapomniałem, że ten siewnik nie ma trawy w sobie. Więc sobie zostawię na rzepaku już. Zapomniałem o tym. Siewnik jest świetny, ale trawy nim się nie da siać. Bo to jest oczywiście Amazon z modów. I nim się nie da siać trawy. Więc żeby to naprawić... Ale tam impreza była u góry, a ja kurde się tepnąłem dalej przez przypadek. Wsiąść do pojazdu, wyjdę jakiego. Dobra, ty tu kosisz. Tego muszę tutaj zawinąć stąd. Dobra, sobie muszę zrobić tak i muszę sobie wyłączyć tą owcę na razie. Lexion ma 50%, no to chyba go wysypie. Pojadę z nim do końca i go wysypię. Tak, wysypię go od razu już. Będzie spokój. Zrobimy też tak. Dobra. Tutaj wycisz. Tutaj kliknij to i dobra.
i czekam, aż on tutaj nawróci, żeby go wysypać. Będzie Lux Torpeda. 15 minuta. No tu jeszcze 15 minut będzie kosił na pewno. A ja muszę sobie szybko wypożyczyć Amazona, siewnik. Oczywiście ten sam, tylko że oryginalny. Żeby można było siać trawę. A dobra, może by standardowa prędkość. Bo to i tak tylko na trawę ma być, więc... To i tak ma być tylko użyte do siewu trawy, więc... Nie potrzebuje tam dużej prędkości. A poza tym, zanim ja to skoszę tutaj u góry, to też trochę zejdzie. Dobra. Da radę się wysypać do końca pola? Nie da rady, bo jest za krótki przejazd, ale... Ale myślę, że będzie miał tam z 15% gdzieś. Jednak się uda wzywać, bo to się tak wydaje, ale to jest soja, to tak nie przybywa aż tak bardzo do zbiornika. Więc uda mu się wysypać. No i udało się, bo Toma jeszcze zostanie. Dobra, do zera. 50 kg przed końcem pola się zdążył wysypać. Nie? Więc fajnie, fajnie. Dobra. Elegancko high. John Deere. Tu gdzieś John Deere są. No. Dobra, ten tam sobie wapnuje na spokojnie. Więc... Robotka idzie. Jeszcze jeden kurs przy nic mi został. Więc nie będzie mnie stać fizycznie na to pole. Ale to i tak chyba nawiasem dopiero będę musiał kupić. Tak dopiero nawiasem to będę kupował pole, więc spokojniej. Bo tam 200 chyba... 20 tysięcy coś takiego kosztowało. A ja tyle nie będę miał z 40 ton pszenicy. Obiec, rzepak, soja, sokie, pole i trawa. No, to zrobiłem. Zapomniałem, że na domrócy to samo musieliśmy robić. Żeby zasiać sobie łąkę, musieliśmy też ciego Amazona wypożyczać. Nie wiem czemu tak też, że usunęli z tego siewnika dużego się prawy. Tego z ładów, no ale... Po prostu najwidoczniej tak musiało być. Ja nic na to nie poradzę. Dobra. Sobie doleję paliwa. Już nie wiem po co, ale... Jeszcze by doleję, bo sobie wystarczyło, nie? A w kolejnym odcinku będzie się zwykłymi siewnikami, bo będzie się zbóż. A jeszcze kolejnym zabywaniem siewy... Jeszcze kolejnym, czyli... 107 chyba, tak? 107 będzie wiosną, no bo nie będę wam zimy pokazywał. Bo mam tylko 80 ton... No w sumie tego brzmienia trochę jest, na time lapsa by się nadał, ale... Ale ja nie chcę też ciągle tych time lapsów robić ze sprzedaży, bo to będzie nudne. Dobra. Dawaj, 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 sypam. Sypam te 5 ton trawy i on... Dobra. Ja sobie na końcu i tak te miedzę. Brzegi pola będą się poprawić. Bo nie ma szans, że on żydów nie zostawi. Zostawia zawsze takie półokrągłe. O, tu stare próbki są, więc... Będzie trzeba tutaj jeszcze pole zbadać później. A to po siebie trawy chyba to sobie zbadam. Tak mi się wydaje, i rozpocznij krót. No, 30 minut sobie będzie siało. Poproszę analizę pola. I tutaj też poproszę analizę pola. A to naokoło, to ja sobie to zbadam po odcinku. Ile ma mój klasik? No, ma 70% zanim dojdzie do końca. Wtedy tam się nawrócę i go wysypię znowu. Dobra, zbierz. No i fajnie idzie, co? Zima może trochę w tle, ale...
taka przeładowcza też jest fajna robota. No bo tego nie ma zbyt dużo na moim kanale i ogólnie. Tego nie robię wcale praktycznie przeładowczy, nie korzystam przy wyczepy. Kupiłem sobie, no w sumie można powiedzieć, że na soję. Ewentualnie zrobię sobie taką akcję jeszcze na kukurydzy. Tylko że wtedy to bym musiał kombajn jechać 10 na godzinę chyba, żeby miał ogarnąć, bo kukurydza fest sypie. Nawet tą rurę, bo trzeba się wysypywać. Dobra, elegante. Robotka idzie jak ta lala. Dobra, to użyj. To użyj. I to użyj. 104. Dobra, nie da się tego użyć. Użyjemy to tutaj. XVI AM, no to zostało. Dobra. Dobra. Elegante. 30 ton już jest. A to małe pole teraz sobie ręcznie skaszę kombajnem, bo taki był plan. No mamy 21 minut, a mu to zostało dobre 5 minut koszenia. Więcej niż 5 minut tutaj nie przewiduję. No więc trochę sobie przeładowczą pojeździłem, żeby nie było. No trochę przeładowczą pojeździłem, zaraz trochę kombajnem pojeżdżę na tym małym polu tutaj. Bo w końcu miały być żniwa soi, tak? No to będą. ton. No dobra, zacznę sobie sypać na drugą. Bo to i tak nie wejdzie. A 13 ton z tego pola jeszcze da? Może dać. A to ten to drugie to by już skanie się przydała. Ale nie mów. Dobra. Na tym sztywnym bolcu, no to nie da się wykręcić tą przyczepą. Przeładowczą. Nie TMR. Nie ten. Ten sobie tu sieje. A ja chciałem skanie ogarnąć. Żeby mi sobie pojechała. No 160 ton. Więc to spokojnie. A bo wiecie co? Ja tak wszystko ogarniam w tym odcinku. To ja sobie jeszcze ogarnę. Ja sobie jeszcze ogarnę te próbki dookoła pola. Żeby nie było. Ogarnę sobie to na spokojnie. No i tak wszystko robię w tym odcinku praktycznie, można powiedzieć. To też sobie to ogarniemy. Chciałem to robić poza odcinkiem, ale zapomniałem. Więc robię sobie teraz na szybko to, no to ile? To parę próbek w koło pola, tak? Jest kółko, pojawiło się, pojawiło. Dobra, to badamy szybko. Tutaj na dole będzie najgorzej zbadać, przede mną. A tak to. Tak to wszędzie dojadę sobie praktycznie na raz. No. Znaczy tutaj na raz łapię, tylko... Chodzi o to, że tutaj najwięcej punktów będzie do badania w tym miejscu. Dobra, trawa jest ściana, więc na spokojnie. Ja sobie to zasieję. Ja sobie tutaj ładnie... Nie, no czasu skipnąć nie mogę, bo ja muszę dzisiaj siać. Czyli po tym siebie trawy muszę tak naprawdę poczekać i wtedy nagra się odcinek 106 z siewów normalnych, zwykłych. Dobra, tutaj dołem pojadę. Jak już jadę takie kółko, no to dołem przejadę. Tutaj w sumie mogę bardziej na to siano wjechać. No i patrzcie, że już połowę pola zrobiłem w koło, jakby nie było. Więc luks. Dobra, cyk.
Iksik. Dobra, ogień. No tutaj się trochę ciężko bada, a czy ciężko bada? No tutaj jest takie... Trochę nudna robota, najgorzej będzie tutaj na tym moim polu tutaj 30 tak zwanej. Jak ja to zrobię, tą górę całą. Ale to będą się wszystko badać ręcznie, no ale trudno. No, trochę przejechałem, ale dobra, to już tak, to już zostawię ten omijak. Już nie będę go cofał. No to nic mi w plan nie zmieni, a... Jeszcze kółko się świeci zielone, świeci, dobra, teraz tutaj muszę opuścić. No ja. A to przychód ze zbiorów przecież, dobra. Tutaj tą 11 też chyba będą się później zbadać. Jakby co mi się wydaje. Bo tutaj też już się nieciekawie robi naokoło. Ale to później. Jeszcze czas. Tutaj zaraz od razu też sobie zbadam ten rand tutaj 13 pola. Żeby on sobie był zbadany. A tak o. W sumie najlepiej jakbym tą 12 też dookoła sobie popadał. Ale to po odcinku sobie to zrobię. Muszę przebadać tak jak widać tutaj naokoło wszystko, tak o. No i pola w środku, tak. No dobra, to te 13 praktycznie będę miał zaliczoną od razu. Ma 95%, ty. Jak to się stało? Tutaj widać, że no, praktycznie całe się bada pole. Więc nie ma to ten tego. Dobra, tutaj jeszcze dobadam to do końca. Albo nie, nie będę tak badał do końca. Dobra, już się do lekcjonu wsiądę. No ja zaraz muszę tutaj z Kanią przyjechać. Patrz kurde, myślałem, że to już weźmie. Że on sobie to już weźmie. Ewentualnie sobie przeładowczą jeszcze zwiozę na dół, tak? Niech mi zbraknie miejsca na skanie jeszcze. Sobie tyle na przeładowczy tam przewiozę na dół na silos. Żeby to rozsypać. No patrz, myślałem, że jednak wystarczy mu miejsca. A tu jednak soja zaskoczyła. Soja zaskoczyła, nie ma to tamto. Myślałem, że tutaj dam miejsce tego kawałka. Ale jednak dało więcej, to się cieszę. Dobra, 5 ton wysypane, 6 ton będzie wysypane. O, 7 ton wysypałem, więc i tak muszę poczekać, jeszcze dojedzie drugą stronę. I go wysypać do zera. I wtedy ja już go wysypię sobie, już podjadę sobie do przeładowczej. Kombajnem. Będę kosił tamto pole, bo mam 28 minutę. A godzinnych odcinków, godzinne odcinki będę robił. Ale jeszcze nie w tym odcinku. I na siewach też nie będzie godzinnego. No bo siewy raz dwa pójdą, bo tutaj po dwa siewniki będą siały, to sprawnie to pójdzie. Tutaj muszę ten środek poprawić tylko. I tutaj. I tutaj w sumie to pole też muszę zbadać, żeby już było zbadane. Więc poza odcinkiem będę miał zbadać. Teoretycznie on by to zmieścił na zbiornik, ale ja wolę tutaj odsypać trochę jeszcze. Tak do 13 ton, żeby mieć pełną tamtą szczepę, nie? Po drugie. I będę miał pełną, dobra. Muszę 12, 13, a teraz na pewno będzie pełna. Dobra, 16 ton, to teraz już na 100 będzie pełna, bo tam potrzebowałem 13 ton. No i dobra, jedziemy się wysypać. Powiem wam, że nawet dosyć fest dało tej... Dosyć fest. Dosyć dużo tej soi da, bo to chyba za 150 ton będzie tej soi.
Jakby nie było. Dobra, tutaj dosypiemy tą sobie przyczepkę. Narzędzie pracy musi zostać załadowane znowu. 46, 7, 8 tam dobra. I 4 tony na tą przyczepę. Oj. Już wiem, jaką miniaturkę sobie tutaj walnę. Kurde, no opuściła mi się ta rura i muszę tak trochę inaczej podjechać. O. Dobra, Aleksan skończył. Dobra, ciebie tu na razie zatrzymam. Sobie to powiedz za odcinkiem dokończę. Teraz Aleksiona, bo ja już jadę kosić. Ja wolę sobie do końca odcinka pokosić to pole numer 3. Niż się zajmować tymi próbkami gleby. Wiadomo, że to tam nie jest ważne. Znaczy to jest ważne, ale to dopiero tam pod odcinkiem się to ogarnie. Jest to spokojnie. A teraz szybko idę ogarnąć tutaj tą pole numer 3. Właśnie nie wiem, którą stronę będzie lepiej kosić mi to. Muszę zobaczyć mniej więcej na mapie. Chyba tak jest dłuższe. Tak chyba będziemy kosić nawet. Albo na razie nie będę przyciągał skani, zobaczymy, bo może wejdzie. Może wejdzie, to na przykład otrzę mi na tą przyczepę. Nie wiem ile na tej przyczepie jest, bo tam jest chyba 40 ton już. Więc tam jakby 12 ton jeszcze weszło. Wtedy bym miał jeszcze 70 na przeładowczy, tak? Może wejdzie. Może wejdzie. Skania i tak stoi pusta już, więc... Chyba tamtą stronę jest dłuższe pole. Chociaż... To jest szersze. Więc chyba w tą będę kosił. Dobra, życiu. GPS ustawiony, to będziemy w tą stronę kosić tyle. Ogień, ogień! Też kurde, no nie wiem, chyba w górę jest wyższe pole jednak. Dłuższe, no nie wiem, co się tak wydaje. I w sumie sam nie wiem już. Już sam nie wiem, w którą stronę jest dłuższe, a w którą nie. Ale chyba tutaj, pod tą górkę jest dłuższe. Tak coś mi się wydaje. No i dobra, nawrócimy sobie. Pojadę sobie w dół, na spokojnie. I będę sobie kosił. No kurde. Tą stronę chyba jest nawet dłuższa, tak mi się wydaje. Tak patrząc, to chyba jest... W sumie to sam nie wiem. Serio. Co to jest? Dobra, nie wiem. Nie, jednak w tą stronę jest dłuższy. No to tak się wydaje. Jakbym miał tą skarpę tutaj dociągniętą do asfaltu, czy się to by tak zrobione pole aż do samego asfaltu, no to wtedy i tamtą stronę było dłuższe, a tak to jest jednak w tą stronę lekko dłuższe. Według mnie, ale według cosplaya to jest dłuższe tak jak było siano. No to cosplay siał. Więc nie wiem, nie wiem. Będzie pracą czyli załadowane? A, nasion, nawóz. Dziesięć ton na zbiorniku. Dobra, pojadę się wysypać. Pojadę się wysypać i ogarnę tego John Deere'a, niech on sobie sieje, bo ta trawa jednak jest ważna. Ta trawa jest ważna, nawet powiedziałbym, że bardzo. John Deere, stop. Błąd tutaj mu zostało 500 punktów. Więc mu to zostanie niedużo już do roboty. Jest tyle ogarniania w tym save'ie, że też hop. Może mi się uda w ten 106 odcinek się nagrać. A jak nie, to jutro, tak?
Bo ja teraz mam wolny przez tydzień. Więc tam spokojnie. Mam czas. Nasion. Dosypię mu tych nasion, żeby nie było. 3 tony nawozu. A nie jak w tamtym, kurde, 7 ton. Dobra. Trzeba by też mu dosypiąć, żeby mu starczyło, ale wie co. Tak jak jest. Bo te każdy brzeg pola będą się poprawić. Naokoło się silnikiem przejechać. Ale dobra, no to... Tyle no to sobie dam radę, tak? Ważne, że całe pole będzie zasiane. No i dobra, tu sobie działa już, a ja idę szybko kosić. A jak tak patrzeć na mapę, to chyba w górę jest większe jednak. Chyba jest lekko, no może parę milimetrów, parę metrów jest różnicy. Ale jednak widać, że w górę jest jakby wyższe. Ale dobra, ile mam minut? 36, no to chciałbym to szybko skosić. Chciałbym to szybko skosić, aby już skończyć ten odcinek. I dowiedzieć się, ile dało soi. Bo to jest bardzo ważne. A już ta przyczepa jest na stule pełna, już na przodowcu pewnie została. Chociaż nie. Nie, bo tam było chyba... A nie wiem nawet. Nie wiem, tam powinno zostać jeszcze parę ton do przesypania. Wtedy jeszcze na przodowcu. Dobra, wejdzie to na przodowcu, bo ja już widzę. Więc nie będę tutaj skanie ściągał. Więc na przodowcu jest dobry pomysł. Czyli... Następnym razem co jak będzie, to będę wiedział, że tylko dwie szczepy tu mogę dać. Znaczy mogę, no muszę dać dwie szczepy tylko. I reszta przeładowczy. No, czyli tu mam 52 i 48. No to jest 100 ton, tak? Tak, to jest 100 ton. A ile będzie na przeładowczy, tego nie wiem. Czyli 100 ton soi na pewno już jest. To tam stoi razy 2000. Nie, to nie jest za 2000, to jest za 1000 coś. Za 1500 chyba. No to 100 ton, no to jest 150 tysięcy, tak? To już jakiś tam pieniądz jest. Jakby nie był. No tutaj każdy grosz na tej serii liczy. Przecież teraz w sumie już tak nie bardzo. Przecież nie, źle to powiedziałem. Każdy grosz się liczy, no bo wiadomo, tak? Że równanie terenu kosztuje. Oj, że równanie terenu kosztuje. Pola, tereny z polem też kosztują, no bo największe pole na mapie, znaczy największe pole. Najdroższe pole to jest 800 tysięcy. A chodzi o pole numer 6. Więc... Nie wiem. Muszę zobaczyć, jak tą terenem wygląda. Bo teraz na pewno 33 będzie kupione. I może 15 na wiosnę. 33 i 15 jakby było. To bym miał dwa pola soi. Czyli takie mniejsze dwa pola soi. Okej. Okay. I wtedy tutaj na tym polu może jakiś... Nie wiem w sumie co. Może jakiś słonecznik. Albo kukurydza. Ale tam w sumie kukurydza fajnie by wyglądała na takim dużym polu. Kurde, ja bym się wtedy przy losie nie zmieścił, bo tutaj by miała być kukurydza. Jakby tutaj miała być kukurydza i tutaj kukurydza. To by to przy losie nie będzie. Ale dobra, zrobię tak. Tak jak powiedziałem, czyli tu i tu kukurydza. Te dwa pola kukurydzy, no. A nie, kukurydza miała być tu i u góry, dobra. No to na tych trzech polach kukurydza to starczy. Na trzech polach kukurydza to starczy, więc... No spokojnie. Czyli jakbym miał tyle kukurydzy... No to te dwa rzepaku... Wtedy na tym polu nie mam co dać. Tego pola nie mam co dać. Więc tutaj walnę sobie... pszenicę po prostu. I dobra, już wszystko rozplanowałem.
I tutaj na wiosnę te dwa pola kupię jednak. Bo będzie mnie stać na nie. A to da się skosić czy nie? Czy to jest takie uschłe? No w sumie tak, że przejechałem na tych rodzaju, nie sprawdziłem tego. Tak, da się zebrać. No także przeskoczył szybko, że nie sprawiłem tego nawet. Parę gram zostało, więc to co już mam na przyczepach i teraz to co jest nakoszone, no to będzie ze 100, 125 ton, coś takiego. Bo nie wiem, ile tutaj mi da z tego kawałka jeszcze, ale tutaj nie powinienem dać dużo. No ile wie, to różnie bywa, nie? To trzeba wszystko przebadać. Sobie już kliknę, niech się bada pole. Może nie na azocie. Ale na składzie gleby. Tutaj analizuj. To analizuj. Żeby to się już analizowało powoli. To analizuj. To analizuj. I to analizuj. I to. I to. I to. I to. I więcej już nie potrzebuję. O kurde. Wolę, wydałem kas na tą analizę. Więc ja prawie koło zera będę się kręcił. Poza odcinkiem. Niech to wszystko przebadam. Więc no grubo, grubo. Teraz zostały 4 przejazdy. Okno otwarte. Więc no spokojnie. 800 kilo, 900 tona już jest. 42 minuty. Zostały 3 przejazdy, no to mam ile? 3 minuty koszenia. Dobra, dam radę. Więc damy radę. Nie będę zjeżdżał kombajnami, tylko mam kombajny. No, no. Po co mam zjeżdżać? To się przy... ten. Zrobię tu ładną miniaturkę, jak się przesypuje wszystko i będzie fajnie. Będzie luks. Tutaj jeden długi przejazd jeszcze. I wtedy jeden przejazd klimu, można tak powiedzieć. Klimu. 12.15 jest, kurde. Dobra, elegante. 100 AM, dobra. Nawrotka, jeszcze jeden przejazd i będzie koniec. Będzie koniec odcinka. No i zbiorę w soi, tak? Więc tutaj się będziemy mieli zaliczone, można powiedzieć. Łącznie 100 tysięcy. Lon. Próba gleby. Dobra, trzeba to posprawdzić, czy pole się opłaca. Analiza gospodarcza. Analiza 0 litrów, obornika 0 na 7. Może być. A bo to 14 jest, a tutaj? Łącznie zarobek 7000? A tu 3500 jest z tego pola zarobku. No tylko, że tutaj dużo na gleby idzie. Dobra. Nakoszone. Ile mamy nakoszone? Tego nie powiedziałem. I nawet sam nie wiem. Muszę zobaczyć, ile będzie przejadał. Dobra. Ile tam było? Tam było 12? Co mi się wydawało? Nie wiem. Źle to zrobiłem. Tak miałem zrobić. Tak miałem zrobić. I teraz falce. 24 tony. O, czyli 124 tony. Dopomyliłem się dosłownie o tonę. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się, podkreślić, pa.